Cześć, witam wszystkie znaki zodiaku na tygodniówce. Sprawdzamy sobie, co ostatni tydzień października nam przyniesie. Przecież od piątku zaczynamy nowy miesiąc, czytanie na listopad już dostępne na kanale. No dobrze, nie przedłużając, zapraszam na ogólny przekaz tygodniowy. Wszystkie barany, witam serdecznie. Zobaczymy, jaka jest taka wasza ogólna energia, na co warto zwrócić uwagę, na co uważać baran w tym nadchodzącym tygodniu. No, baran tutaj. Można śmiało powiedzieć, że będzie robił coś z zamiłowaniem, coś z pasją. Tak? To może być też na przykład pogłębianie relacji z drugą połową, odkrywanie jakichś takich nowych lądów, nowych, nie wiem, nowego sposobu komunikowania się też z drugą połową, tak? Albo robicie coś wspólnie i tutaj potrzebna jest współpraca. Ale generalnie widzę, że barany coś dostają, jakieś takie informacje, być może takie, gdzie ktoś wyczekiwał na coś lepszego, tak? I to teraz przychodzi. To do was tutaj idzie taka energia i wy jeszcze więcej chcecie dawać z siebie, tak? Żeby jeszcze więcej otrzymywać. Właśnie. I to jest taki wewnętrzny spokój. Tak naprawdę możecie sobie nawet jakiś w tym tygodniu prezent zrobić. Jakąś miłą niespodziankę, troszkę sobie gdzieś powiedzmy odpocząć po trudach, po staraniach, jakie ostatnio wkładałeś w to, co robisz, w to, co wykonujesz, tak? No i tutaj jest też takie dogodzenie sobie. Właśnie, mówiliśmy o informacjach, to jeszcze mamy dodatkową ósemkę buław, czyli taki przypływ tych dobrych informacji, tak? Przypływ fajnych, ciekawych zdarzeń i okoliczności w tym tygodniu, dodatkowo jest powód do jakiejś celebracji, świętowanie też, tak? Z powodu na przykład jakiegoś sukcesu, którego się odniesie. Może to być sukces w emocjach, może to być sukces gdzieś na sferze materialnej. W każdym razie ten tydzień przyniesie wam powody do radości. Dużo, dużo dobrych wiadomości. Takie, tak jak mówiłem, dogadzanie sobie. Ty tutaj mówisz, że jest to faktycznie czas dla ciebie. Ale jeżeli oczywiście tworzysz duet w jakiejś parze, no to tutaj też ta dwójka pucharów mówi o tym, że być może coś zostanie odkryte w tej komunikacji. Ten księżyc tutaj troszkę zostanie odkryty, tak? I no jakieś takie nowe informacje, nowy sposób komunikacji, jakaś współpraca też z partnerem, partnerką, która oczywiście wyjdzie wam na plus. Dobrze, drogie barany, wszystkiego co najlepsze życzę w tym ostatnim tygodniu października i wszystkiego co najlepsze w listopadzie. Czytanie na listopad dostępne już na kanale też dla wszystkich znaków zodiaku. Pozdrawiam, do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie byki. Cześć, byki na czytaniu tygodniowym, czyli sobie kończymy miesiąc październik, zaczynamy listopad. Czytanie na listopad też już dostępne na kanale dla wszystkich znaków zodiaku, także zapraszam. A ja tutaj już nie przedłużam, zobaczę co dla byków w pierwszym, znaczy w następnym tygodniu i tak naprawdę też zarazem w pierwszym tygodniu po części, no bo zaczyna się od piątku listopada. Dobrze, co tutaj dla was? Prosperity finansowe, które spełnia, które powoduje, że otrzymujesz jakieś wsparcie. To jest być może otrzymanie wsparcia finansowego. Być może pojawią się jakieś nowe szanse na horyzoncie. Jeżeli ktoś szuka pracy albo chce zmienić pracę, to jest to też dobry okres na to, żeby rozglądać się, żeby też tak naprawdę dostawać propozycje, chodzić na jakieś rozmowy, tak? I to jest ogólnie finansowe wsparcie, które pozwoli poczuć tobie taką troszkę beztroskę, czyli tutaj będzie sobie można
pozwolić na jakąś przyjemność też, tak? W tym tygodniu, drogie byki. Takie informacje do Was na pierwszy rzut oka mi się nasuwają. Co jeszcze? A Wy przy tym wszystkim czujecie taki wewnętrzny spokój. Czujecie, że dokonujecie też dobrych decyzji, więc jeżeli faktycznie starasz się o jakąś pracę i będziesz miał wybór pomiędzy jedną a drugą, to dokonasz tego lepszego wyboru. Bo jest ten taki jakiś spokój, jest tutaj wiele propozycji tej pracy, jest jakieś wsparcie finansowe i jakby masz czas. Masz czas, możesz sobie następne kroki czynić bez żadnego pośpiechu. Właśnie, to jest też zbieranie żniw. Być może w obecnej pracy, w tym, czym się zajmujesz, masz tutaj doświadczenie ze zbieraniem monet. Bo na spodzie jeszcze dodatkowo jest dziewiątka pentakli, czyli faktycznie byki tutaj, no, finansowe prosperity, tak jak powiedziałem na początku, otrzymacie albo podwyżkę, albo awans, albo po prostu jakiś przelew taki nieoczekiwany. No, różne historie mogą się tutaj wydarzać, ale związane stricte z tutaj sferą materialną, tak? Czyli gdzieś faktycznie po prostu byk sobie zapracował na jakiś sukces i teraz ten sukces otrzymuje. Dlatego Wam byki życzę. Finansowe spełnienie. Dokładnie. Tak? To idzie w Waszą stronę. Dobrze. Wszystkiego co najlepsze w tym tygodniu. Pięknym jakże dla Was. I zarazem też życzę wszelkich obfitości w miesiącu listopad, który zaczynamy przecież od piątku. Wszystkiego co najlepsze. Hej. Dobrze, a ja witam serdecznie wszystkie bliźnięta na ogólnym czytaniu tygodniowym. Zobaczymy, co na nadchodzący tydzień, który też już wkracza w nowy miesiąc, listopad. I sprawdzamy tak naprawdę, jaka będzie końcówka, można powiedzieć śmiało, tego października dla bliźniąt. Zapraszam. Czytanie na listopad dla wszystkich znaków zodiaku oczywiście znajduje się na kanale, też odsyłam. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś. Dobrze, co dla Was? No już widzę, że jakieś świętowanie, jak najbardziej. Podróże, ale to też może być związane z tym, że mamy tutaj święto w piątek i no z automatu, jakby też to karty sugerują, że może być troszkę podróży z tym związanych, ale takie miłe doświadczenia. Ktoś może na przykład zaprosić Ciebie gdzieś też na jakąś kawę, wyciągnąć gdzieś. Po prostu zaproponuję Tobie być może nawet randkę, spotkanie jakieś miłe, tak, obiad, kolację. Tego typu sytuacje też się tutaj mogą pojawiać i Ty jakby no, migrujesz trochę, no, szukając słowa, migrujesz, tak, po własnych okolicach. W celu właśnie pójścia na to spotkanie, więc tutaj jakieś spotkanie się szykuje, jak najbardziej dla bliźniaków. Co jeszcze? Tylko tutaj tak, niech to spotkanie od razu, jeżeli do niego dojdzie, w Twojej głowie nie tworzy jakichś takich wizji stricte bardzo pozytywnych z tą osobą, bo po prostu może to być zwykłe spotkanie, tak, jakieś takie na niezobowiązującą kawę, na coś miłego, na to, żeby chwilę sympatycznie czas spędzić. I niekoniecznie, jeżeli ta nowa osoba się pojawi, to niekoniecznie będzie to osoba do jakiegoś poważnego do jakiejś poważnej relacji, do jakiegoś poważnego związku. Mogą tutaj też być oczywiście sytuacje, w których na przykład będziecie celebrować z rodziną coś, albo ze znajomymi, z przyjaciółmi, tak? Drogie bliźniaki. No właśnie, skupcie się tutaj na tych emocjach pozytywnych, na tym, żeby siebie też wypełnić i zobaczcie, jeszcze na spodzie mamy ósemkę buław, więc dodatkowo, no faktycznie te pozytywne wiadomości będą do Was napływały szybciej i szybciej. I jeżeli ktoś faktycznie gdzieś zaproponuje jakieś wyjście, odpręż się, rzuć, jak to się mówi, na luz, i to się Tobie przyda, bo być może teraz będzie to taki okres, w którym to bliźniak potrzebuje delikatnie złapać oddech. No i właśnie możecie to wykorzystać w tym tygodniu. Tak, czy to z kimś nowo poznanym, czy z rodziną, ze znajomymi. Jakieś takie przyjemne chwile się szykują. No i drobne wyjazdy, ale to tak jak mówię, wysoce prawdopodobne po prostu, że spowodowane jest tym dłuższym weekendem. Wszystkiego co najlepsze, drogie bliźniaki, na ten tydzień, jak i na cały listopad Wam życzę. Pozdrawiam. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie Raki na czytaniu tygodniowym, czyli zobaczymy, co w ostatnim tygodniu października i początku listopada dla Raku się tutaj wydarzy. Co może się ewentualnie wydarzyć, czytanie ogólne. Czytanie na listopad dostępne na kanale, także zapraszam. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałeś. I Rak, co tam ma ten Rak i ta pani Rak na ten tydzień nadchodzący. Wy tutaj chyba macie taką potrzebę odpoczynku. Potrzebę po prostu pójścia na bok, troszkę dłużej pospania, dokładnie resetu jakiegoś. To jest potrzebny reset. I też dużo spraw związanych ze sprawami finansowymi, czyli tutaj będziecie mieli taką kontrolę finansową, ale też będziecie troszkę zmęczeni tym wszystkim, bo tego może się trochę nawarstwić. Tak? A wy bardziej jesteście teraz w energii nie tworzenia, tylko w takiej energii będziecie do gierek i troszkę odpoczynku. No też wysoce prawdopodobne, że ten długi weekend może się do tego przyczynić, tak? Co tam jeszcze? No ale znajdziecie to ukojenie, znajdziecie ten spokój, znajdziecie ten odpoczynek. Równowagę pomiędzy właśnie pracą a domem, a odpoczynkiem, a przyjemnościami i tak dalej, tak? Ale ten tydzień będzie taki, pod jakim znakiem zapytania stało. Coś tutaj może być ukryte, coś Rak może odkrywać. I kto wie, czy nawet w sobie, bo tak patrzę tutaj po tym spodzie, czy w sobie ewentualnie drogie Raki nie odkryjecie czegoś wstydu, że fajnie byłoby się troszkę zmienić, czegoś w swoim zachowaniu ewentualnie pozbyć. Żeby albo bardziej się chciało, albo ta energia była wyższa, żeby wrócić do realizowania swoich planów, na przykład takie przemyślenia stricte związane z tym, co można byłoby w sobie pozmieniać, bo tutaj możecie też odczuwać ewentualnie, że jesteście troszkę uwiązani, coś ogranicza, tak? I tutaj jest już takie powoli rozmyślanie w tym tygodniu, co zrobić z tym, aby to zmienić, a jest szansa na to, żeby to zmienić na lepsze, tak? Żeby taka energia, która jest troszkę ciężka, która troszkę powoduje jakiś zastój, po prostu odeszła. Żeby jej po prostu tutaj nie było. No i tak Raki na tym będą się tutaj skupiały w tym tygodniu. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, wszelkich pomyślności. No i też, żeby ten listopad dla Was się dobrze i bezpiecznie zaczął. Wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. No dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam wszystkie lwy. Cześć lwy na czytaniu tygodniowym ogólnym dla wszystkich znaków zodiaku. Zobaczymy sobie, co dla lwów, lwiątek w tym ostatnim tygodniu października i pierwszym tygodniu listopada, tak? No to się w piątek zaczyna, długi weekend. Także bezpiecznie na drogach. No i zaczynamy. Co dla lwa? W tym nadchodzącym tygodniu. Czytanie na listopad dla wszystkich znaków zodiaku dostępne na kanale. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś, odsyłam. Lew. Lew ma wszystko pod kontrolą. Lew wszystko prowadzi tak, jak prowadzić powinien, a troszkę będzie germasił. Troszkę będzie takiego marudzenia. Rozejrzyj się. Zobacz, jak potężny jesteś, jak potężna jesteś, co ostatnio zbudowałeś, zbudowałaś, do czego dążysz. I ciesz się tak naprawdę każdą chwilą, bo tutaj bardzo istotnym elementem tej całej układanki w tym tygodniu może być to, że możesz troszkę grymasić, możesz czegoś nie docenić, czegoś nie zauważyć, ewentualnie coś istotnego pominąć, więc uwaga na takie kaprysy. To jest naturalne, że one się zdarzają, ale czasami właśnie można coś przez to niestety pominąć, tak? I tutaj też lew jakby trochę udowadnia sobie samemu, sobie samej, albo ewentualnie komuś, jakiejś sytuacji, czemuś, swoją rację, swoją jakby, może nie wyższość, ale swoją rację, tak? No i tutaj też podróże różne, różniste się pokazują, nawet może jakieś dłuższe będą. Jak najbardziej może mieć to związek z tym naszym długim weekendem tutaj i najprawdopodobniej w weekend się jakiś tutaj wyjazd odbędzie u Was.
I uważajcie na tym wyjeździe, bo pod spodem mamy piątkę buław, żeby to nie był rodzinny spęd, który zakończy się jakąś taką delikatną kłótnią, awanturą, tak? To tutaj takich sytuacji, drogie lwy, unikajcie. Ale wy jesteście w swojej odpowiedniej energii, tej królewskiej, tutaj królowa, król, tak? Tylko po prostu czasami możecie czegoś nie zauważyć, coś troszkę niepoprawnie zinterpretować, coś pominąć. Także uwaga na to i uwaga ewentualnie na jakieś spory, które, no tutaj wyraźnie karty pokazują, mogą się pojawiać, tak? Wszystkiego, co najlepsze do gierwy i wszelkich obfitości w tym nadchodzącym tygodniu, jak i w całym listopadzie. Do usłyszenia, dziękuję. Hej. Dobrze, witam bardzo serdecznie, zapraszam wszystkie panny na czytaniu tygodniowym. Witam panny na ogólnym czytaniu tygodniowym dla was. Słuchajcie, kończymy październik, zaczynamy listopad, więc zobaczymy, co tam ten ostatni tydzień tego miesiąca obecnego nam przyniesie, wam przyniesie. Czytanie na listopad dostępne dla wszystkich znaków Zodiaku na kanale, także zapraszam, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. A ja już sprawdzam, co dla panny na ten czas. A panna będzie zapracowana, i panna trochę... Wiecie co? Bardzo istotną sprawą jest tutaj to, żeby potrafić się wyciszyć, potrafić znaleźć troszkę czasu dla siebie na jakiś odpoczynek, ponieważ pracy będzie dużo i też emocje muszą być odpowiednio nakierowane, żeby ta praca, którą wykonujecie, była wykonana dobrze i żeby jakieś prosperity, na przykład finansowe, przyniosła ta praca w dalszej perspektywie czasowej, czy też krótszej, ale żeby przyniosła, żeby to wszystko było zrobione dobrze, bo tutaj widzę, że czasami panna może być nie tylko fizycznie, bo tutaj jakby nie ma specjalnie z fizycznością do czynienia w kartach mieczy, ale właśnie psychicznie nastawiona tak troszkę, no nie do końca chcę to robić, nie wiem, coś w tym stylu, nie do końca mam do tego odpowiednią energię. Nakieruj swoje tory myśleniowe jak najbardziej pozytywnie, bo tutaj praca może przynieść właśnie fajne profity, bo to jest gwiazda, tak, potem następuje. Więc pomimo tego, że albo ewentualnie czasami się czegoś może nie chcieć, może być jakieś takie nastawienie, które nie do końca powoduje, że zadanie zostanie ukończone poprawnie, to słuchaj, masz szansę też pozbyć się takiego nastawienia w krótkim czasie, tak? Żeby potem móc sobie ewentualnie zrobić jakąś przerwę i też tutaj, jeżeli wypada ta siódemka pentakli, to ja bym proponował uważać na takie działania. Bo oczywiście trzeba sobie umieć wyważyć, że jest odpowiednia ilość pracy i na przykład odpoczynku, ale w tym przypadku myślę, że warto będzie więcej wykuwać. To też jakieś nowe doświadczenia dla was, drogie panny, mogą być w tym tygodniu. Coś nowego idzie, a ty się musisz troszkę do tego przygotować lepiej. W emocjach, tak? Psychicznie do tego inaczej nastawić. I oczywiście regeneruj się, ale pamiętaj o tym, żeby też pracować, bo to będzie bardzo istotne. To będzie przygotowywało do nowych doświadczeń. Ewentualnie może się tutaj też pokazywać uciekanie w pracę spowodowane jakimś emocjonalnym bólem. Więc zaczynacie wchodzić na taką ścieżkę, gdzie ten emocjonalny ból może zniknąć, bo może pojawić się faktycznie nowa droga, pełna możliwości i ciekawych doświadczeń, tych pozytywnych więcej w tym przypadku. Tylko trzeba się właśnie odpowiednio do tego dostroić, bo jest szansa wypełnienia. Wszystkiego, co najlepsze, drogie wagi, życzę wam zarówno w tym tygodniu nadchodzącym, jak i w całym listopadzie. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej! Dobrze, ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie wagi. Cześć wagi na czytaniu ogólnym w nadchodzącym tygodniu. Zobaczymy, co dla was. Wchodzimy w listopad od piątku, czyli mamy
tak naprawdę dwa w jednym. Czytanie na listopad naturalnie do wszystkich znaków zodiaku już dostępne na kanale, więc jeżeli jeszcze nie widziałaś, to odsyłam. A my sobie tutaj sprawdzamy, co dla Was w tym nadchodzącym tygodniu. Waga. Energicznie na pewno będzie waga chciała wejść w to wszystko. I tutaj bardzo istotne jest to, żeby właśnie Wy chcecie jakiś swój, ewentualnie jeżeli pojawia się ból, zamazać, wymazać. Chcecie czuć się lepiej, chcecie czuć się bardziej spełnione, spełnieni, docenieni, docenione. I waga ma odpowiednią energię ku temu, żeby zacząć to po prostu zmieniać. Żeby zacząć iść właściwą drogą i faktycznie odczuwać to spełnienie. Tak? Bo Wy macie tutaj odczucie, że jest potrzeba tej zmiany, ruszenia tej energii. Bo jesteś być może w takim miejscu, gdzie nie do końca czujesz się jak ta gwiazda, tak? Czyli spełniona. Spełniony. Właśnie, powiew świeżego powietrza nadchodzi. Czas robić porządki, czas coś oczyszczać, więc być może też będziecie się z czegoś faktycznie oczyszczać. Ponieważ to powoduje zastój, blokadę, to powoduje tego, że nie potrafisz dostrzegać wszystkiego, co pozytywne w życiu, tylko troszkę na pewne rzeczy się zamykasz. Dostrzegasz jakby to i chcesz poczynić jakieś zmiany w swoim życiu, chcesz właśnie jak ten cesarz tutaj taką pewnością się wykazywać i swobodą w działaniu, no nie bez powodu jest cesarzem, tak? W związku z czym ruszasz, bo masz odpowiednią dawkę energii do tego, żeby to swoje życie w końcu pokierować tak jak chcesz, tak jak zawsze sobie tego życzyłaś i życzyłeś. No i droga waga jest w trybie działania w tym tygodniu. Jakby też macie takie podejście, że będzie nowy miesiąc, to fajnie będzie coś zrobić inaczej. I to też jest fajne podejście. Mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, że to zostanie wdrożone, a nie skończy się tylko i wyłącznie na zasadzie mówienia, tak? Wszystkiego co najlepsze, drogie wagi, Wam życzę zarówno na ten tydzień nadchodzący, jak i cały listopad. Pozdrawiam i do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. Dobrze. Witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie skorpiony. Cześć skorpiony na czytaniu. Słuchajcie, tygodniowym, czyli kończymy październik, zaczynamy listopad. Czytanie na listopad dla wszystkich znaków zodiaku już dostępne na kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to odsyłam, a ja sprawdzam, co dla skorpiona w tym tygodniu. Zapraszam. Skorpionie, nie daj się oszukać. Skorpionie, szanuj swoją energię, bo tutaj ktoś faktycznie będzie chciał coś zabrać. Troszkę takie... Szukasz nowego, ale być może w nieodpowiednim miejscu. Szukasz powiewu świeżego powietrza, odświeżenia czegoś, szukasz jakiejś zmiany, chcesz poprawić swoje życie, ale nie tędy droga. Bo tutaj ktoś ewidentnie chce Tobie zabrać jakieś emocje. Chce oszukać, więc tutaj tak jak mówię, uwaga. I czy to na wszelkie transakcje, czy też na jakichś ludzi, którzy są dookoła, bo w tym przypadku mogą nie być szczerzy z Wami, tak? I to jest takie troszkę wybieranie dróg nie do końca chyba odpowiednich w ten sposób. Wiecie, no nie chcę jakoś tutaj być bardzo negatywnie nastawiony do czytania, ale tak jak mówię, że jeżeli coś takiego mi tutaj się ukaże, no to nie przekażę Wam samych pozytywnych wiadomości, więc uwaga, bo dla Was to może być jakaś lekcja w tym tygodniu i potrzebny jest spokój na jasny ogląd sytuacji. Potrzebny jest Wam spokój. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie ewentualnie w tym tygodniu jakiejś porady, jakiejś pomocy, chcecie do kogoś napisać
nie wiem, w jakiejkolwiek sprawie, żeby się po prostu nawet i wyżalić, bo to też tutaj może się wydarzyć, to śmiało, bo to wam może przynieść taką ulgę, tak? Być może ktoś ewentualnie powie coś takiego miłego albo coś takiego, co naprowadzi na troszkę lepsze działania, troszkę lepszą drogę. No po prostu Skorpion zostanie na jakąś próbę wystawiony, ewidentnie, w tym tygodniu. Także tutaj miejcie oczy szeroko otwarte, tak? I pojawiają się podróże, naturalnie będzie to związane z końcówką pewnie tygodnia. Ale też uwaga na siebie na drodze. No i cóż. Życzę wam spokoju, bo ten spokój na pewno wewnętrzny będzie wam bardzo potrzebny w tym tygodniu. Wszystkiego co najlepsze, Skorpiony, zarówno na listopad, jak i na ten tydzień, na który tutaj przed chwilą czytaliśmy, tak? Czytałem. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej. Dobrze, a ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie strzelce. Strzelce, witam i zapraszam. No cóż, zobaczymy sobie takie strzelce, co u was na ten tydzień, czyli kończymy miesiąc październik, zaczynamy listopad w piątek, tak? Czytanie na listopad dostępne na kanale dla wszystkich znaków zodiaku, jeżeli jeszcze ktoś nie widział, zapraszam. No a ja sprawdzam, co dla strzelców w tym nadchodzącym tygodniu. Wiecie co, to jest próba ich duże chęci wyjścia z jakiejś opresji, wyjście finalnie z jakiejś opresji. Dużo pracy, więc przygotujcie się na to, że będzie to intensywny tydzień. No i wychodzi finalnie strzelec z tej opresji, tak? Wychodzi. Tutaj zdobywa jakieś uznanie, zdobywa jakieś ewentualnie pieniądze, więc na przykład może być dużo pracy, ale to się będzie opłacało. Zobaczcie, tutaj jest szczęście, tutaj pojawia się miłość. Tutaj dla was jest taka wskazówka, żeby po prostu nie poddawać się. Zacznie się najprawdopodobniej od samego początku intensywniej. Czasami nawet strzelec nie będzie widział wyjścia z jakiejś sytuacji. Będzie się zastanawiał, czy na pewno idzie dobrą drogą, czy podejmuje dobrego wyboru, jeżeli jakiś wybór się pojawi. Ale tak podejmujesz i tak masz odpowiednią energię, żeby już to nie jest ósemka mieczy, tylko dziewiątka była w obok. To już jest pozycja też stojąca, tylko otwarta, pewna, chętna do działania i pokonywania przeszkód. I to się opłaci. Właśnie. I tutaj wychodzi słońce. Więc bardzo początek intensywny, ale z korzyścią dla was. Więc tutaj może być ewentualnie nawet znalezienie pracy. Dlaczego nie? Jakiś awans, podwyżka też tutaj się mogą szykować. Właśnie tym bardziej, że pod spodem mamy głupca. Więc to jest też taka nowa energia. I być może, czego życzę, strzelec odkryje w sobie jakiś nowy talent, który potem będzie chciał umiejętnie wykorzystać w różnych aspektach i sytuacjach w życiu, tak? Bardzo fajne to czytanie, czyli po prostu wyjście z opresji, przejście na wyższy poziom, pokonanie przeszkód i osiągnięcie jakiegoś sukcesu i osiągnięcie jakiegoś profitu z tego tytułu. Czyli po prostu góra doceni to, że nie poddałaś się, nie poddałeś się i do końca doprowadziłaś odpowiednio swoje działania i cel zostanie zrealizowany i osiągnięty. Bardzo fajna energia dla was, drogie strzelce, wędruje ode mnie na ten nadchodzący tydzień. Życzę wszystkiego, co najlepsze także w listopadzie. No i powiem wam, że macie szansę naprawdę bardzo dobrze też zacząć nowy miesiąc. Strzelec w mocy i tej mocy życzę jak najwięcej. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. Dobrze, a ja witam i zapraszam wszystkie koziorożce, cześć koziołki, na czytaniu ogólnym w nadchodzącym tygodniu. Kończy nam się październik, zaczyna nam się listopad, więc można sprawdzić oczywiście jak najbardziej i sprawdzamy w sumie na jeden i drugi miesiąc jeszcze. Czytanie na listopad dla wszystkich znaków zodiaku dostępne na kanale, więc odsyłam i zapraszam.
No i ja Was też zapraszam, koziorożce. Co tam dla Was na ten tydzień? No, jest moc i chęć do działania, tak? Czyli po prostu koziorożec jakby zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze musi coś zrobić, musi coś dopiąć na ostatni guzik i to robi i podejmuje takie działania, które po prostu odcinacie wszystkie koziołki te negatywne emocje, energię w tym tygodniu, ponieważ skupiacie się na własnym prosperity i wiecie, że dla dobra ogółu ty też musisz coś zrobić dobrego, na przykład dla siebie, jakąś sprawę dokończyć, tak? I robisz to z taką miłością, z taką dumą. Dużo przypływ nowych, dobrych informacji z tego tytułu, ponieważ podnosi z automatu swoją energię, bo jeżeli ty wejdziesz w ten nadchodzący tydzień z takim zaangażowaniem, cokolwiek robisz, to wejdź w to z dobrą energią, z zaangażowaniem i po prostu doprowadź swoje sprawy, które jeszcze nie są dopięte, dobnij je na ostatni guzik. Uwaga na jakieś ewentualnie drobne sprzeczki, no to też wysoce prawdopodobne, że może być pokierowane weekendem długim, no wiadomo jak to jest na tych wyjazdach, ewentualnie może Wam się zdarzyć wyjazd, a nie wszyscy do końca dobrze żyją ze sobą, powiedzmy w rodzinie, czego no oczywiście nie życzę, ale też takie tutaj drobne sprzeczki mogą się pojawiać i uwaga też na to, że bo koziorożec osiąga jakiś sukces, wchodzi na jakiś szczyt w tym tygodniu i żeby też za bardzo nie płonął od środka, żeby nie było takich emocji, które są wręcz pyszne i troszkę innych odpychają. Na coś takiego uważać, bo może być taka duma Was ponieść, tak? Ja dopiąłem coś na ostatni guzik, osiągnęłam i zrobiłem to z odpowiednią fajną energią, zrobiłem, ale żeby ta pycha, jakby zachowajcie to dla siebie. Bo nie wszyscy mogą na przykład chcieć Was docenić za coś. Wy to robicie teraz sami dla siebie. Nie oczekujcie jakiejś tutaj atencji ewentualnie, tak? Nie. Niczego takiego nie oczekujemy tu. Robimy to sami dla siebie. I macie naprawdę powód do sukcesu, do radości w tym tygodniu. Nie odsuwajcie od siebie innych pokazywaniem właśnie tej zbytniej pewności siebie. Tak? No i cóż, życzę Wam wszystkiego co najlepsze w miesiącu listopad, drogie koziorożce, i wszystkiego co najlepsze w tym kończącym się miesiącu październik na ten tydzień. Dziękuję, no i do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. Dobrze, a ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie wodniki, cześć wodniki, na czytaniu tygodniowym w ostatnim miesiącu listopada i początku, przepraszam, ostatnich kilku dni października i początku listopada. Zobaczymy, co dla wodników w tym czasie w ogólnym czytaniu. Czytanie na listopad z kolei dostępne jest dla wszystkich znaków zodiaku na kanale, także odsyłam i zapraszam. A ja sprawdzam już wodnika, co Wam mam do powiedzenia, do przekazania. O, wodniki mają sukces, ale wodniki też mają takie zastanawianie się, co ja dalej z tym zrobię. Czyli wiecie co, to już nie jest zasiewanie, to jest zbieranie jakichś żniw. Mogą być profity związane z finansami, mogą być profity jakieś emocjonalne, duchowe. No wszelkie profity do Was przychodzą, co powoduje dużo radości, właśnie dużo słońca, takiej beztroski w Waszym życiu. Ale też przy okazji zastanawiacie się, co dalej z tym zrobić, ponieważ jesteście świadomi tego i wodnik w ogóle jest takim znakiem, moim zdaniem, bardzo rozwojowym. Co mam na myśli, że jak już idzie za ciosem, to kończy to, co sobie zamierza, tak? Czyli ma jakiś cel i go zrealizuje. Moim bardzo dobrym kolegą jest właśnie wodnik i no to jest taki typ. Ja mam takie wrażenie, że wodnik jest taki i tutaj bardzo fajnie, bo góra też to zauważa, docenia i przychodzi do Was jakieś szczęście, tylko Wy się dalej zastanawiacie, co z tym zrobić. Jak na przykład coś zainwestować, tak? Też powody do radości w rodzinie, wśród najbliższych z drugą połówką, jakieś świętowanie, jakieś celebracje, no i znowu pojawia się ten motyw następnego nadchodzącego tygodnia, weekendu dokładnie,
gdzie będzie on przedłużony, no to pewnie z automatu tutaj też jakieś spotkania rodziny jak najbardziej będą. No i wy jesteście też w takiej fajnej energii, bo jakby łączycie zarówno pracę z przyjemnościami i też tymi przyjemnościami z innymi możecie się dzielić. Tak, jesteście z tego tytułu bardzo zadowoleni w tym tygodniu i też bardzo fajnie przygotowujecie się, wdrażacie jakieś nowe plany już na miesiąc listopad, tak? I te plany tak naprawdę zostaną bardzo szybko przez Was zrealizowane. Być może też taka energia jakaś nowa do Was przyjdzie, która była potrzebna i trochę Was pobudzi. I jakiś taki profit, coś takiego miłego, co się stanie w tym tygodniu, zapoczątkuje szereg być może jakichś pozytywnych zmian, wprowadzenia czegoś w życie lepszego, na przykład zaplanowania końcówki roku, lepszej zaplanowania, tak, czy też całego miesiąca listopad. No, energicznie, fajnie się zrobiło i przyjemnie, tylko pamiętajcie też, że przy dokonywaniu wyborów, bo tutaj jest ta siódemka pucharów, gdzie ona nam przedstawia, że jest tego wszystkiego dużo, ale nie wszystko złoto, co się świeci, więc trzeba odpowiednio tych wyborów dokonywać. No i tego, drogie wodniki, też Wam w tym nadchodzącym tygodniu życzę. Jak i życzę wszelkich pomyślności właśnie na listopad, a Wy wysoce prawdopodobne, że fajnie ten listopad zaczniecie. I tego Wam życzę. Wszystkiego, co najlepsze. Do następnych czytań. Dzięki. Hej. No a ja witam i zapraszam naturalnie ostatni znak zodiaku u mnie, czyli rybki, ryby. Witam bardzo serdecznie, czytanie ogólne, tygodniowe. Zobaczymy, co dla Was. Słuchajcie, no kończymy październik, zaczynamy listopad w tym tygodniu nadchodzącym. Czytanie na listopad dla wszystkich znaków zodiaku znajdziecie na kanale, zapraszam. No i sprawdzamy, co dla rybki na ten nadchodzący tydzień, czytanie ogólne. No też tutaj podróże, tak, poczucie miłości, poczucie, że jest się faktycznie w fajnym miejscu, jakieś spotkania miłe, sympatyczne, tak, pewnie powroty w strony rodzinne, to też związane z długim weekendem po raz kolejny, się nam tutaj podkreśla jakiś ewentualnie rydwan w tych kartach i ryba jest jak ryba w wodzie, ma taką fajną energię, to też Tobie było potrzebne, poczucie tego, że naprawdę ma się fajnych ludzi dookoła, ale też dużo pracy, dużo takiej energii, gdzie jest dużo jeżdżenia, dużo kontaktowania się z innymi ludźmi i czasami możecie czuć duże zmęczenie z tego tytułu, tak? No bo faktycznie coś cały czas się będzie dziać, cały czas ta ryba będzie w tej wodzie bardzo intensywna i tutaj właśnie mamy też taką podpowiedź od kart, żeby uważać na to, jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia, to żeby właśnie ryba uważała, jak dokładnie mają podjąć, większa analiza, głębsza analiza, bo czasami może być tak, że Wy będziecie musiały dokonać jakiegoś wyboru w tym tygodniu, ale będzie taki natłok spraw i będziecie w takiej energii, cały czas coś się będzie działo, że możecie czasami podejmować jakieś decyzje zbyt pochopnie, bo nie będzie czasu, no to wiecie, powiem dobrze, no to niech będzie tak i tak, a potem dopiero sobie na spokojnie wieczorem usiądziesz i powiesz, a to jednak mogło być troszkę inaczej, więc uwaga na takie rzeczy, no i tutaj też jakieś takie nowe emocje. Coś takiego fajnego, być może jeszcze nawet czego w życiu nie doświadczyłeś, może się pojawić tutaj w tym tygodniu do wiary, bo dla Ciebie i jesteś w takiej energii lekkości, bo ogólnie ta Twoja energia w tym tygodniu jest bardzo fajna, jest bardzo ciepła, tylko tak jak mówię, dużo się dzieje, więc bardzo istotne jest skupienie się na tych bieżących sprawach, które wykonujesz, żeby tutaj niczego nie pominąć, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, a zobaczysz, że bardzo dobrze zaczniesz listopad, bardzo fajnie w niego wejdziesz i to jest też rybce tutaj potrzebne, tak? Żeby ewentualnie do tej swojej optymalnej energii powrócić. Drogie ryby, życzę wszystkiego, co najlepsze w tym ostatnim tygodniu tego miesiąca, tak? Bo przecież w piątek zaczynamy już listopad. Życzę wszelkich obfitości, bo widzę wyraźnie w tych kartach, że naprawdę to, co będzie się działo, to nie będzie się działo bez powodu, tak? Nic się bez powodu nie dzieje. Ryba jakby bardzo potrzebuje takich zmian, potrzebuje teraz takiej energii, żeby coś się zadziało na plus. I u Was jest to możliwe do zrealizowania. A więc niech się dzieje. Wszystkiego, co najlepsze w miesiącu listopad, drogie rybki. No i niech ten tydzień będzie
dla Was jak najbardziej udany, obfity, a poczujecie na pewno powiew takiej świeżości. To Wam jest potrzebne i to się wydarzy. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej.